Witam Państwa na cotygodniowym spotkaniu. Techniczne spojrzenie na rynek Forex. Rafał Bogusławski z tej strony się kłania, analityk rynku forexowego. W poprzednim tygodniu, pierwsza połowa tygodnia, troszkę się działo na rynku. Później przedświąteczny okres, to tak widać było, że rynek trochę przysypia. No ale wczoraj na eurodolarze, żeby było śmiesznie, Amerykanie wykorzystali, że nie ma Europy i na eurodolarze mieliśmy wzrost. Natomiast żeby podeprzeć się od razu wykresem, może zacznijmy od EURUSD. Na 4-godzinowym wykresie ja lubię patrzeć na ten wykres, bo tu naprawdę widać takie trendy, które są do wykorzystania również w krótszych interwałach. Staram się nie grać przeciwko głównemu trendowi, tylko pytanie, no jaki to jest główny trend? No oczywiście jest spadkowy, tak? Tylko że w zasadzie od drugiej połowy lutego to zaczął się taki trend, który w zasadzie można by zakwalifikować jako trend boczny. Tutaj mieliśmy szaleństwa związane oczywiście z Cyprem. Tutaj mieliśmy kolejne związane z Cyprem, w zasadzie z tym, że pomysł na Cypr, szef Eurogrupy stwierdził, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby rozwiązać problem sektora bankowego w strefie euro. No i w ten sposób się znaleźliśmy tutaj poniżej poziomu 1,2750. A ja zakładałem, że taki poziom techniczny istotny jest 1,2720. No tutaj też można parę takich znaleźć istotnych poziomów, które uzasadniałyby zatrzymanie się rynku tutaj, ale według mnie wygląda na to, że my jeszcze będziemy jednak testowali te poziomy. Ja zresztą uważam, że euro jeszcze trochę musi oddać, zanim taką silniejszą korektę zanotuje. Natomiast no, krótkoterminowo wczoraj mieliśmy w zasadzie taki klasyczny przykład, tak, tutaj spadkowa linia trendu została przełamana. Wyglądało to na dość, że wszystko to się dzieje na dość małych obrotach. No to trzeba pamiętać, że Europa nie pracowała, tak? Wczoraj w czasie sesji azjatyckiej najpierw był spadek, potem poprawa nastrojów, Amerykanie się otworzyli, część tego wzrostu została zrobiona po słabym wskaźniku ISM w Stanach. I tu zwracam uwagę po raz kolejny, że jak rynek jest w miarę spokojny, to wygląda na to, że inwestorzy, czy ta korelacja, która działała świetnie, kiedy był duży poziom niepokoju, słabe dane ze Stanów, umacnia się dolar, czyli eurodolar spada. W sytuacji, kiedy mamy dość spokojne otoczenie, czy w miarę spokojne powiedzmy, no bo w Europie tam się trochę zatrzęsło, natomiast Amerykanie tym się specjalnie nie przejmują, to interpretacja jest taka, że jak słabe dane, to świetnie, bo będzie utrzymane QE3 dłużej niż do końca tego roku. Pomijając to, że Bernanke zakończy prawdopodobnie swoją karierę w styczniu przyszłego roku i tutaj jeszcze będzie dużo wątpliwości, no to w tej chwili rynek wybiera taką interpretację, a to niestety też nie jest stała interpretacja w ostatnim czasie, bo zdarzały się momenty, kiedy rynek zachował się zupełnie inaczej. Natomiast patrząc na to, jak rynek się porusza, no to mamy takie dość krótkie impulsy i to jest bardziej przypomina charakterystyką, tak jak mówię, trend boczny. Pomijam te sytuacje, które zostały wymuszone jakby przez newsy, tak, przez informacje, czy to ze świata polityki, czy z makro. Natomiast to, co w tej chwili można wykorzystywać, to w zasadzie wybicia, na przykład tak jak tutaj, po tej konsolidacji dość nerwowej, następny ruch był spadkowy. No, rynek nie miał siły się podnieść, dopiero zaczął się podnosić. Tutaj w zasadzie w czwartek tak naprawdę zaczął się bardziej zdecydowanie podnosić, ale i tak był przerywany takimi nerwowymi ruchami. Więc patrząc na rynek, no w tej chwili ja bym się spodziewał, że taka tendencja na rynku będzie się utrzymywała. Jest to dość trudny rynek do tradowania ze względu na to, że nigdy nie ma pewności, tak, czy na przykład ten impuls wzrostowy już wygaśnie, czy będzie jeszcze poprawka, czy tutaj będzie jeszcze jedna poprawka. No, rynek doszedł do strefy, którą ja wiele razy wskazywałem. Tak naprawdę 1,2870, 1,2890.
to jest taki obszar, w którym tu się nakłada bardzo wiele i zniesień Fibonacciego i wcześniejsze konsolidacje. Tu rynek bardzo często się zatrzymywał. No i widać, że znowu uderzyliśmy w ten poziom i mamy cofnięcie. No i teraz pytanie tylko, czy jedziemy niżej i jednak te 1,26, 1,26,20, 1,26,50, tam jest taka strefa, przy której potencjalnie możemy się zatrzymać. Tak, bo to nawet jak patrząc na to, jaki ruch został zrobiony, tak, to ja bym się spodziewał, że mniej więcej tutaj przy tych poziomach można by spodziewać się jakiegoś odreagowania. Tutaj mam pytanie, co robić w takiej sytuacji na rynku? Znaczy, jeżeli ktoś chce tradować, mówiąc założenie, że mamy trend, który jest w zasadzie z charakterystyką trendu bocznego, można wykorzystywać właśnie takie poziomy, takie obszary jak tutaj, te 1,2870, 1,2890, tak, na przykład do zajęcia krótkiej pozycji, ale nastawiając się na zysk rzędu 30-40 pipsów, tak. No oczywiście jakiś news może nas tutaj przeciągnąć zdecydowanie. No tutaj rano nie skłaniałbym się do zajmowania pozycji ze względu na to, że o 9 mieliśmy PMI, jest strefę euro i tutaj już później było tak, że trochę było tych ruchów nerwowych. Natomiast patrząc na to, rynek się zachowuje, no w tej chwili obstawienie jest bardzo trudne, tak? Więc przy krótkich ruchach rzędu 30 pipsów, 40 do wykorzystania, no można próbować, tak jak mówię, złapać w tych obszarach, które są istotne z punktu widzenia technicznego, na przykład tutaj poziom oporu. Jeżeli jesteśmy przy poziomach wsparcia, dla mnie taki poziom pomiędzy 1,2810 i 1,2820, to jest kolejna strefa, jak rynek by tutaj dochodził, to według mnie jest prawdopodobne, że będzie szansa na jakieś odwrócenie, chociażby ze względu na to, jak rynek tu się zachowuje, tak? 61,8% zniesienia w tej chwili. No i tutaj jest, powiem, szansa na to, że jeżeli tutaj faktycznie byłyby jakieś sygnały na krótszych interwałach, że rynek słabnie, że pójdzie odbić. Dla mnie no, w zasadzie do czwartku, czyli do posiedzenia EBC, no możemy mieć taki rynek właśnie z taką charakterystyką na eurodolarze. Zresztą przejrzałem no, większość par walutowych, znaczy tych głównych par walutowych i tam wygląda, że na wielu rynkach jednak mamy tak zwany ten choppy market, tak, czyli taki rynek może nie do końca trend boczny, natomiast z zaskakującymi zwrotami. No, nakłada się na to prawdopodobnie okres świąteczny, tak, znaczy to jednak płynność trochę się zmniejsza, ale myślę, że ostatnie zawirowania też spowodowały, w związku z Cyprem spowodowały jakieś no, silniejsze ruchy i teraz rynek próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, na którą stronę będziemy wędrowali. I w trochę dalszym terminie ja mimo wszystko uważam, że euro powinno słabnąć. Natomiast no, w czwartek ECB może pchnąć rynek w jedną i w drugą stronę, bo jeżeli powiedzą, że rozważają obniżkę stóp procentowych albo jakieś pakiety stymulacyjne dla strefy euro, czyli dodruk pieniądza, no to myślę, że euro jest na 1,26, tak, no tutaj po prostu będzie w półtora dnia pewnie zrobimy taki ruch. Natomiast jeżeli znowu Draghi będzie twierdził, że w strefie euro się poprawia i wleje trochę optymizmu, no to może to być pretekst, żeby spróbować zaatakować ten poziom. Tutaj tak jak mówię, no na krótkich interwałach, 15 minut czy nawet 5 minut, tak, można poszukać takich miejsc, tak, jak tutaj. Ja nie twierdzę, że tutaj można ten poziom było wyłapać od razu zwrotu, natomiast można było spróbować, znaczy to było wcześniej rano, można spróbować taki zwrot, tak, tak zwane tory kolejowe, czyli szybki zwrot z prawdopodobieństwem osłabienia. Tutaj znowu mamy tak silny ruch w górę, ale bardzo silny ruch w dół, prawdopodobnie znowu rynek ma tendencję do opadania. W tej chwili tutaj, co bym szukał, no jest znowu takie potwierdzenie, że ten ruch został zanegowany, natomiast jesteśmy przy poziomach już, które ja bym wskazywał właśnie te 1,2820, że tutaj rynek może się zatrzymać, więc po 15 pipsów się schylać z ryzykiem tego, że jednak
rynek pójdzie w górę, no to nie jest dobry pomysł. No ale to jest charakterystyka tego rynku w tej chwili. Tutaj przyznam, że niewiele można wymyślić, chyba że ktoś faktycznie ma jakieś silne przekonanie, co się wydarzy, jeżeli chodzi o wskaźniki makro czy Dragiego w najbliższych dniach. Natomiast ja myślę, że dopiero rozjaśni się sytuacja właśnie po wystąpieniu Dragiego w czwartek, no i w piątek po danych z rynku amerykańskiego, z rynku pracy. Tutaj w piątek, jeżeli te dane będą odbiegały od oczekiwań, to może to ustawić rynek i w piątek, i w przyszłym tygodniu. Także patrząc na to, no tak jak mówię, charakterystyka trendu bocznego, krótkie takie impulsy wzrostowe, pytanie o wiarygodność tego ruchu, jeżeli został zrobiony bez Europy wczoraj, no moim zdaniem to obniża wiarygodność tego ruchu. No dzisiaj widać, że rynek za mocny nie jest, tak? Więc to by potwierdzało jednak, że tutaj mamy tendencję do słabnięcia na tej parze. Druga para, i tutaj też jest, pokazuje funta brytyjskiego do dolara. To jest o tyle ciekawe, że byliśmy na tych poziomach, które potencjalnie 1,5260, które potencjalnie stanowią jakąś tam przeszkodę dla trendu wzrostowego, i mamy w zasadzie podwójny szczyt na dziennym wykresie, co by wskazywało, że jednak ten impet wzrostowy no, zaczyna się wyczerpywać. Tak? No tutaj spodziewałem się, że być może nawet pod 1,53 pójdziemy, ale wygląda na to, że rynek słabnie. No być może boją się tego, co się pojawi w czwartek, bo z kolei w czwartek również jest posiedzenie Banku Anglii. Jeżeli no po ostatnich wypowiedziach, po ostatnich protokołach z posiedzeń można się spodziewać w zasadzie wszystkiego, więc rynek doszedł do takich poziomów, gdzie znowu wygląda na to, że jest niezdecydowanie. Jak patrzymy na 4-godzinnym wykresie, to mamy dojście do tego poziomu, cofnięcie rynku. Przyznam szczerze, nie wiem, czy rynek znajdzie siły na to, żeby pokonać te 1,5260, co by pozwoliło 1,5340, 1,5360, to jest kolejny taki poziom, przy którym można by się zatrzymać. Natomiast patrząc, jak się rynek zachowuje, no znowu najbardziej prawdopodobne jest to, że będziemy mieli jednak takie szarpane ruchy i poczekamy na czwartek na posiedzenie Banku Anglii. Być może po tym posiedzeniu będzie jakiś mocniejszy, silniejszy impuls. Dla mnie na razie cały ten ruch zapoczątkowany tutaj w pierwszej połowie marca ma charakter korekcyjny. Tak? Natomiast patrzyłem na to też, jak kształtują się pozycje otwarte na rynku terminowym w Stanach Zjednoczonych na tej parze. No i o ile tutaj to ci istotni gracze byli zdecydowanie po krótkiej stronie, no to tutaj się zaczęło to zmieniać, no i tutaj jednak większość grała je na to, że pójdzie odbić. W tej chwili jeszcze nie ma z tego tygodnia danych, bo one są we wtorek publikowane. To nie jest wskaźnik, który jest w 100% miarodajny, tak, no, że da się wyłapać trend zwrotny. Natomiast jeżeli są przesłanki, że trend ma silniać, no to jest jakby potwierdzenie tego, że ten ruch pójdzie w zgodzie z dealerami bankowymi, bo to oni głównie decydują o tym, co tam się wydarzy. Ja bym obstawiał tutaj, że jednak będziemy jednak słabli, no chyba że, tak jak mówię, chyba że w czwartek usłyszymy, że Bank Anglii tak wycofuje się z luzowania ilościowego, gospodarka się poprawia, no to wtedy po prostu możemy zrobić figurę z dowolnego poziomu w górę, tak, funt się umocni. Czy będzie to trwalszy ruch? Nie sądzę. Znaczy, przesłanek do tego, że gospodarka brytyjska się umacnia, no, tak naprawdę ciężko szukać. Ja nie wiem, na czym Bank Anglii się opiera, że będzie poprawa koniunktury, bo tam na razie wygląda na to, że będzie słabo i prawdopodobnie jeszcze słabiej i będą mieli kłopoty budżetowe, więc tutaj bardziej się ten ruch bardziej dla mnie wygląda na przemieszczenie kapitału związane z tym, że trochę ze strefy euro uciekło po Cyprze, ale może nie tak dużo, tak jak powinno, bo tutaj jeszcze wszyscy wierzą, że z banki i Niemcy będą szanowali własność prywatną i nie wprowadzą podatku od lokat. Natomiast według mnie to raczej wygląda na to, że to jest kwestia czasu, tak, że jak to temat tabu został raz naruszony, czyli można zrobić tak, żeby ludzie, którzy tak naprawdę nie zawinili
którzy jeszcze tak naprawdę nie zawinili, a korzystali, tak jak w przypadku Cypru, tak, z raju podatkowego, mogą zostać ukarani, no to otworzyło bramy dość szeroko. Tak? Znaczy tutaj myślę, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo depozytów w strefie euro, to teraz politycy będą musieli się bana pracować, żeby je odbudować. Tak jak mówię, no tutaj bym się spodziewał, że charakterystyka trendu bocznego. W tej chwili myślę, że tutaj ten impuls może być nawet silniejszy, niż bym się spodziewał, chociaż nie sądzę, żebyśmy polecieli tak jak kamień. Natomiast myślę sobie, że prędzej się znajdziemy tutaj poniżej 1,51, niż przebijemy te 1,52-63. Natomiast pytanie, jak zajmować pozycję znowu. No, na takim rynku można szukać potwierdzenia. Ja lubię na takim rynku, lubię takie formacje właśnie, które nazywam tory kolejowe. Jeżeli na tym 15-minutowym mam wybicie i ruch powrotny, no to jest prawdopodobieństwo, że jednak rynek będzie się osłabiał. Tutaj mieliśmy znowu impuls wzrostowy, rynek słabnie. No i teraz można próbować się podłączyć do tego trendu spadkowego, natomiast no moim zdaniem już jest trochę za późno. Tu mieliśmy wybicie z tej formacji, tak, konsolidacji lokalnie, taki nieregularny podwójny szczyt na 5-minutowych, to rzadko się spotyka regularne podwójne szczyty, natomiast no były przesłanki, że rynek może zacząć słabnąć. Ale też podkreślam, nie nastawiałbym się na łapanie ruchu w rzędu 60 pipsów. Ja sądzę, że raczej ruchy rzędu 30-40 pipsów i ruchy powrotne, tak jak było tutaj. Podobna charakterystyka co euro-dolar. No myślę, że w czwartek dopiero przed albo po posiedzeniu Banku Anglii tutaj powinny się wykrystalizować silniejsze trendy. Ja nie jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu na funcie, natomiast nie dyskutuję z rynkiem. Tak? W tej chwili widać ewidentnie, że mamy osłabienie, że ten poziom 1,5260 blokuje stronę popytową, podaż się uaktywnia. No i możemy trochę czasu spędzić w tym obszarze. Myślę, że nawet jeżeli rynek by zszedł poniżej 1,51, to ta korekta wzrostowa jeszcze się nie zakończy. Znaczy, rynek powinien znaleźć siły, żeby się podnieść jeszcze raz, tylko że pewnie z poziomu poniżej 1,50 tutaj można znaleźć kilka takich poziomów istotnych. Jeżeli faktycznie w czwartek będzie się sporo działo, no to ja w czwartek na intradayu spróbuję przeanalizować, co tam się dzieje. Natomiast patrząc na ten zakres ruchu, no to można powiedzieć, że tutaj to 1,50 w zasadzie to jest taki poziom, przy którym się spodziewał, że będą próbowali podtrzymać rynek. I wtedy na dziennym wykresie byśmy mieli jakąś formację takiego zygzaka. Tak? Jeżeli nawet tutaj trend by się zmienił na wzrostowy, faktycznie fundamenty by się zmieniły, no to myślę, że jednak jeszcze mamy właśnie jedno zejście i potwierdzenie wtedy trendu wzrostowego, zanim ten ruch się silny rozpocznie. Czy to pytanie jest o tory kolejowe, tak? Zajęcie pozycji długiej, ale ja mówię o takiej sytuacji, tak jak na przykład tutaj, tak? Mamy szybki wzrost, szybki spadek i tutaj w tym momencie ci, którzy zajęli długie pozycje, są w bardzo złej pozycji psychologicznej, tak? Znaczy rynek przebija, przechodzi niżej i zaczyna się rozpędzać i wtedy po takiej formacji no bardziej prawdopodobne jest to, że rynek jednak będzie dalej oddawał. Tak? I dlatego mówię, że tutaj na krótki ruch można próbować złapać krótką pozycję. No tutaj tak, no pytanie stop lossa oczywiście się ustawia trochę powyżej tego szczytu. Tutaj mieliśmy wyczerpanie potencjału wzrostowego i ruch spadkowy. Po takich formacjach, to nie jest najbardziej wiarygodna na świecie formacja, tak? No ale przyjmując, że mamy właśnie trend boczny, tak? Znaczy lekko wzrostowy, ale mimo wszystko z charakterystyką trendu bocznego, to wtedy prawdopodobieństwo, że po takim szybkim ruchu będzie kontynuacja ruchu w dół, tak jak i tutaj było, no jest większe niż na przykład, jeżeli coś tak się pojawia, coś takiego w silnym trendzie wzrostowym, to wtedy nie warto reagować. Natomiast przy takim rynku takim, który sobie fluktuuje, no to takie szybkie zwroty wymuszają jeszcze ten ruch rzędu 20-30 pipsów w tym kierunku, w którym poszedł ten impuls. Tak?
i to można wyłapać. Natomiast tutaj ryzykowne jest zajmowanie po czymś takim długiej pozycji, tak? Bo tutaj teoretycznie były poziomy też, przy których rynek mógł się zatrzymywać, natomiast najczęściej impuls spadkowy jest na tyle silny, że przechodzi przez te poziomy dość łatwo, no i zatrzymuje się dopiero, w tym przypadku jesteśmy tutaj już ponad 20 pipsów niżej. Kolejna para, czyli jen, dolar, czy dolar jen, przepraszam. No tutaj ja się spodziewałem, przyznam szczerze, że już tutaj rynek będzie się stabilizował, ewentualnie tutaj będzie próbował wybronić ten poziom, tutaj strefy wsparcia. No zeszliśmy nawet poniżej 61,8% zniesienia tego ruchu. Oczywiście tutaj pomogła trochę polityka, w zasadzie wypowiedzi tak, przedstawicieli Banku Centralnego Japońskiego. No, obawy o to, czy faktycznie ten poziom 2% inflacji jest do osiągnięcia, czy gospodarka japońska może się odbudować, jakie będą pomysły na to, jak stymulować gospodarkę japońską za pomocą banku centralnego. A tak naprawdę jak patrzymy na wykres, to mamy typową korektę spadkową po bardzo silnym wzroście tutaj, który trwał no, od października ubiegłego roku. Tutaj rynek zaczął tracić impetu, się zatrzymał. I no, ponieważ ja zakładam, że nadal, że to jest ruch korekcyjny, no to tutaj spodziewam się, że jednak jakieś odreagowanie się pojawi. W czwartek również jest posiedzenie Banku Japonii, tylko oczywiście w nocy naszego czasu. I tam komentarze Kurody, czyli nowego szefa Banku Japonii, mogą wpłynąć na to, co się stanie na tej parze. Ale być może to będzie moment do tego, żeby poszedł silniejszy impuls wzrostowy. Ja nie twierdzę, że ten kurs wróci tutaj do trendu wzrostowego. Natomiast no, tutaj można się spodziewać, że jakaś bardziej rozbudowana forma tak, odwracania tego trendu się pojawi. Dzisiaj, przynajmniej krótkoterminowo, jak sądzę, te spadki wyczerpały potencjał spadkowy. Jesteśmy przy takich poziomach, przy których no, można się spodziewać, że tutaj rynek będzie próbował się podnieść. Natomiast no, jeszcze jest chyba za wcześnie na to, żeby zagrać na wzrost. Więc z tej perspektywy patrząc, no, potencjalnie ten poziom 94,50, tak, tutaj te okolice, byłby do osiągnięcia. Natomiast po tak silnym ruchu spadkowym, no spodziewam się jednak, że trochę czasu by zajęło, znaczy powinno zająć inwestorom, żeby tutaj uklepać dołek. No a jeżeli mamy w perspektywie za półtora dnia, czyli w nocy, w czwartek, posiedzenie w Banku Japonii, to podejrzewam, że ruch będzie wymuszony przez to, czego inwestorzy będą się spodziewali. No jest, moim zdaniem jest prawdopodobny w tej chwili ruch w górę, tylko pytanie, gdzie zająć pozycję. Tak? Ja bym poczekał jednak mimo wszystko na ponowny test, może niekoniecznie tego dołka, ale jeszcze cofnięcie rynku, ewentualnie spróbował zająć drugą pozycję. Pojawiło się pytanie o wskaźniki ze względu na to, że sesja wczorajsza była taka ułomna. No, zarówno wykres, jak i wskaźniki, sam wykres tak, jest w pewien sposób zaburzony. Jeżeli część graczy nie bierze udziału, no to wiadomo, że decydują inne siły. Natomiast no, mimo wszystko to, co się wydarzyło, no, wpisuje się, czy na eurodolarze, czy na funcie, no, wpisuje się w ten scenariusz tak, odreagowania po wcześniejszych spadkach w przypadku euro, w przypadku funta, no, tej kontynuacji jakby ruchu korekcyjnego, wzrostowego. Więc no, nie deprecjonowałbym do końca tej wczorajszej sesji. To i piątek, i wczoraj można przyjąć, że jednak ma mniejszą wiarygodność, a jednak no, trzeba patrzeć na to, co się wydarzyło, bo jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy, bo w poniedziałek i na eurodolarze, i na funcie mieliśmy wzrost. Dolar australijski, no to jest dość silna ta para. Tutaj było znowu posiedzenie Banku Centralnego Australijskiego, który tutaj stwierdził, że już obniżki stóp nie są potrzebne. Dzisiaj mieliśmy silny wzrost.
jak patrzymy, jak ten rynek się zachowuje, no to tutaj wygląda na to, że mimo wszystko, jak zaczynamy, trochę jednak słabnąć. Znaczy ten trend wzrostowy tutaj były sygnały, że może być kontynuowany. Tu mieliśmy wybicie z trójkąta. Oczywiście nieregularne, jak to na tej parze dość często bywa, czyli tutaj było naruszenie i dopiero poszedł właściwy ruch. Tutaj przełamanie trendu spadkowego. No i tu jesteśmy przy poziomach 1,0495, 1,05, przy których można stwierdzić, że są no duże opory. Ja bym się spodziewał mimo wszystko, że tutaj tak łatwo nie pójdziemy do góry. Raczej bym się spodziewał, że przy tych poziomach, tak, nawet jeżeli rynek tu dotrze, no to poraż jednak będzie spychała rynek i tutaj bym szukał mimo wszystko zajęcia krótkiej pozycji, mimo że tu jest trend wzrostowy, ale jak popatrzymy, do jakich poziomów dojechaliśmy, tak, następny przystanek jest na 1,06 tak naprawdę. Natomiast no, żeby rynek został przepchnięty do tych poziomów, no, potrzebny był jakiś dodatkowy impuls. Dzisiejsze posiedzenie Banku Centralnego Australii moim zdaniem no, wyczerpuje w tej chwili takie dane, które informacje, które mogłyby pchnąć ten kurs w górę. Ja bym się spodziewał też tutaj, że jednak pewien rodzaj trendu bocznego, być może jeszcze powtórzenie okolic tego poziomu, być może trochę wyżej. Tak, natomiast tu bym się spodziewał, że jakąś jeszcze falę korekcyjną zrobimy i ewentualnie potem rynek by miał siły, żeby zaatakować ten 1,05. Polski złoty. No, tu dla mnie na dolarze jest ciekawe, znaczy dolar polski złoty jest ciekawe, że zmieniła się trochę charakterystyka ruchu rynku. A tutaj wcześniej to były szybkie ruchy albo w dół, albo w górę. Natomiast tutaj tak sobie idziemy, cofając się, idziemy w górę, pokonujemy kolejne poziomy oporu. No i mamy w ten sposób dość wyraźny i trwały trend wzrostowy. No i patrząc na to, co się dzieje w otoczeniu, no myślę, że tutaj jest prawdopodobne, że jednak ten trend wzrostowy będzie się utrzymywał. Tutaj takim oporem mogą być okolice 'mniej więcej tutaj ten poziom, tak, może trochę wyżej 3,30, to byłby taki poziom oporu. Natomiast no tutaj też ostatnie dni bardzo mała płynność. Ja dzisiaj rano pokazywałem, że w Forexie porannym, że tutaj wygląda mi to coraz bardziej na jakiś taki spadkowy, więc wybicie może pójść w górę. No i w tej chwili wygląda na to, że wybijamy się w górę, więc to by było potwierdzenie tego, że jednak ten trend wzrostowy tutaj może być kontynuowany. Natomiast wydaje mi się też, że dzisiaj jeszcze rynek nie odzyskał u nas pełnej płynności i to też wiarygodność tego może nie być zbyt duża. Natomiast biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym i tutaj mamy potwierdzenie wyjścia z klina, no to mimo wszystko zakładałbym, że ten ruch będzie kontynuowany, idziemy w stronę 3,30. Na euro PLN dzieje się jak zwykle trochę mniej, czy spokojnie ten rynek się zachowuje, natomiast tutaj jeżeli patrzymy na wykres, no mamy też ewidentnie trend wzrostowy. Zbliżamy się pomału, tutaj można wyrysować, tak, pomijając ten jeden szczyt, można zobaczyć, że jest pewien trend spadkowy, natomiast no to jest dość odległe, więc tutaj ta wiarygodność nie jest zbyt duża, natomiast jesteśmy przy poziomach, byliśmy przy 4,19, tak, jeżeli przebiją się przez ten poziom, no to można powiedzieć, że trochę powyżej 4,20, 4,20,60, 4,20,70, 4,22 są istotne opory. I tutaj mimo wszystko nie wygląda na to, żeby rynek miał taki impet, żeby zaatakować te poziomy. Ja tutaj spodziewam się, że bardziej to będzie kwestia tego, co się dzieje na euro-dolarze, dlatego dolar do złotego może się umacniać. Natomiast tutaj mamy wypłaszczony ruch i ja sądzę, że tutaj będzie się to utrzymywać, co z punktu widzenia tradingu, biorąc pod uwagę niewielką płynność, zaskakujące zwroty. No praktycznie ta para jest bardzo trudna do handlu. To zajęcie pozycji na intradayu tutaj, no to jest znalezienie odpowiedniego miejsca, naprawdę jest wyczyn. Ja kilka razy się przymierzałem do tego, żeby coś tutaj napisać dla inwestorów, gdzie można znaleźć jakiś poziom, no ale
Ale przyznam szczerze, że ten rynek no czasami porusza się w zadziwiający sposób, a to wynika głównie z małej płynności. Trend wzrostowy myślę, że będzie kontynuowany, ale tak jak mówię, nawet jeżeli przejdziemy ten poziom 4,19, 4,19, 40, to wcale nie oznacza, że to będzie jakiś silny impuls, że to będzie otwarcie przestrzeni dla bardzo silnego wzrostu. Wprost przeciwnie, rynek może wyjść tutaj 4,20 i cofnąć się. Trend spadkowy też może zostać złamany i to też nie będzie oznaczało jakiegoś gwałtownego spadku, tylko rynek po prostu może wejść w ten boczny. W tej chwili no, nie jest to para, na której bym polecał tradowanie, pokazują, bo wiem, że jest popularna, natomiast no, już jeżeli szukam handlu na takim trendzie bocznym, to wolałbym euro-dolar. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. W czwartek zapraszam na spojrzenie intraday. No będzie o tyle ciekawie, że tego dnia mamy posiedzenia Banku Anglii i w nocy Banku Japonii, później Bank Anglii, potem Bank EBC, więc tutaj no, będzie przed posiedzeniem EBC, więc podejrzewam, że rynki będą dość nerwowe, ale potencjalnie tam może już się uda znaleźć jakieś formacje, może już inwestorzy będą na coś grali bardziej zdecydowanie. Bardzo dziękuję, zapraszam do czytania moich komentarzy, no i zapraszam w czwartek o 11:00. Do zobaczenia.